Wody, bo to jest dużo krasy. Ja mu potem mówię, ona na piechotę była, przyszła, bo on gada... Spokojny taki, nie? Tak. Bez starostu. A nie, mam taki... No. Wielka, po jakich to były, jak te białe, po krasy? Chyba tak. Ja wam coś powiem, moja kobieta też... A wiem, no, po krasy. Taką z krzydełkami rusza. Ja bym co chcę, albo trzymam głębię, albo idę w sklep. No, ja też tak powiem. No, to co, lepiej pod sklepem siedzieć tam i zdać 2 złote, pożyć 2 złote? Tylko najgorzej wkurza, jak ja pojadę do roboty i ona musi karmić, to mój Boże. A jeszcze teraz jakieś młodziki na samej desce się wyplęgi, jak ona zobaczyła, mówi, ty tam szczur. Ja pojechałem tam do dzieci pod Warszawę, ja mówię, że tam karmić. Przyjeżdżam, a tyle o pszenicy leży. Ja mówię, bardzo, co ty to robisz? No, tak o wszystko. Wodny nie byli. Z nami. Ja mówię, co ty to tak się... Dużo się już upuszcza, płochno. Wodny nie byli. Tak, potem przyjedziesz i będziesz się obchał, że głębi nie nakarmione, lepiej nie będą przykarmione. Dzisiaj w niedzielę przyjechaliśmy do pana Mirka Łoposzyńskiego, który pokazał nam lot gołębi zamojskich. W tej chwili mamy zagnane ponad 250 gołębi w górze. Część już jest w zakryciu, część siada, bo wiadomo, że gołębie w tej chwili już się zaczynają piżyć. Młode gołębie, wszystkie CSA, do ponad 70 sztuk jest w zakryciu i dla tych wszystkich naszych gołębiarzy, którzy mówią, że trzymają tam sobie gołębie po 20, po 30, mogą przyjechać zobaczyć, jak wygląda lot gołębi zamojskich. Gołębie poszły raptownie do góry, nie tam, że wszystko się gubi, ginie. W tej chwili mamy całe 2 bandy w górze, które można zobaczyć. Dużo się już upuszcza, płochno. Tak, potem przyjedziesz i będziesz się obchał, że głębi nie nakarmione, lepiej nie będą przykarmione. No to wiesz, jak się pierzą niektóre, zobacz. To ja wiem, to złapię to. O, masz. A to tam pół ugona nie ma. A ile przyfyrgał? O, tam opoś. To... Bez ugona, nie? No, bez ugona może da. Tak, no i... O, tam jest 11 w górze teraz. W kupie? Tak, 11 w kupie. To mogą być te właśnie młode, bo to jest dużo krasy. Ja mu potem mówię, ona na piechotę była przyszła, bo on gada... Spokojny taki, nie? Tak, tak. Potem przyjedziesz i będziesz się obchał, że głębi nie nakarmione, lepiej nie będą przykarmione. No to wiesz, jak się pierzą niektóre, zobacz. To ja wiem, to złapię to. O, masz. A to... No niech ktoś pokaże i zobaczę, ile wyletają. O, tam jest trzy jasne, trzy krasy. To pewnie te młode się zlatują, co ich porozganiał. Trzy jest, ale bardzo wysoko. Trzy siwy, białe lota. No to wiesz, jak się pierzą niektóre, zobacz. To ja wiem, to złapię to. O, masz. A to... Ja mówię, weź to kurę, byś jechał przywieźć, puścił mu to w kółko. Jeszcze innego nie mam. O, to tak latało. I to latało cały czas samo i cały czas w górze.
biały ten puch poleciał. Tak, puch jest do tego. Czekaj, ja zobaczę, czy te siwa ścięty. No ale widzisz to. Te głębie widać, nie? Pokażę pan na chwilę. No i panowie, mamy czas do pobicia, jest godzina 13:50, 253 głębie było w górze, w tej chwili 10 głębi jeszcze nie widać, nie wiadomo czy odbiło, bo była taksokoła, a reszta głębi w liczbie 30 sztuk siadły razem, także czas stada możemy śmiało liczyć, nie 2-3 głębi, tylko 30 głębi, które siadały razem z 253, które latały u pana Mirka Łopuszańskiego. I niech ktoś nam teraz powie, że zgania dwa gołębie i mówi, że mu latają po 53 minut. U nas nie ma 53. Jest 253 gołębi, które były w zakryciu w górze. I to na tyle dzisiejszego lotu. No cześć. No nie ma co się... No wiesz. Ja dopiero ten... Bardzo ładnie. Ja nie wiem, pewnie tak. Tak se myślę, chłopie, ileś lat temu, pamiętam. Tak. Widzę, że nitka jest mój ciągle. Ma, wszystko to mówię, kurde. Wszystko, no co ty. Wiesz, no, ja będę tam pomału dzielił. O, wystarczy. Ja... Tu już z bigłasem dobrze, ty? Tak. Pan Janek. Tak.